medale, puchary, wyróżnienia, wspaniałe osiągnięcia na wielu arenach sportowych, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie Państwo. Nauczyciele, akademicy, trenerzy, pracownicy administracji, pracownicy inwestycyjno-techniczni, pracownicy obsługi oraz oczywiście studenci. O jubilatach mówi się piękny wiek, a dla Centrum Kultury Fizycznej to coś zdecydowanie więcej. Dla wielu z Państwa to czas aktywności zawodowej, nawiązywanych tu przyjaźni, może także zawieranych małżeństw. To praca od podstaw przy organizacji wychowania fizycznego w naszym uniwersytecie. Przy tego typu okazjach często padają pytania, nie wiadomo, kiedy to zleciało. W trakcie dzisiejszego spotkania będziemy wracali do historii Centrum Kultury Fizycznej i ludzi, którzy na przestrzeni 70 lat tworzyli tutaj kulturę fizyczną w uniwersytecie. W tym miejscu chciałbym serdecznie z całego serca podziękować byłym władzom Uniwersytetu na czele z panem rektorem Michałowskim, obecnym władzom Uniwersytetu, panu rektorowi Dobrowolskiemu, pani kanclerz Grażynie Elżbiecie Fiok, za to, że możemy pracować w takich warunkach i to centrum nasze się wciąż rozwija, jest miejscem bardzo przyjaznym dla społeczności akademickiej, jeśli chodzi o krzewienie kultury fizycznej. Cieszę się, że nadal tym sportem zarażacie. Cieszę się, że uniwersytet, tutaj panowie rektorzy w tak aktywny sposób wspomagają ten sport, no bo jakżeby inaczej? Jakżeby inaczej nie móc wspomagać tego sportu? Jakżeby inaczej nie zarażać do tego sportu wszystkich tutaj z Lublina i z Lubelszczyzny? Dziękuję bardzo trenerom, dziękuję bardzo wszystkim pracownikom. Bo każdego roku kolejni młodzi ludzie, którzy korzystają z tej bogatej oferty, którą Państwo tworzycie, ale też z tego serca i pasji i zaangażowania, które poświęcacie każdego dnia. Jest okazja do tego, żeby podziękować nie tylko nagrodzonym, ale wszystkim Państwu, którzy przez wiele lat, przez 7 dekad uczestniczyli w krzewieniu kultury fizycznej wśród studentów, ale również pracowników UMCS. Serdecznie Państwu dziękuję i życzę na dalsze jubileusze wszystkiego, co najlepsze. Gratulacje i serdeczności z mojej strony.